Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus. Puste pudła. To ziemscy ludzie, którzy chodząc po ziemi bez świadomości, że są duchowi, będąc tak mocno zajęci ziemskim, zapomnieli skąd wyszli i dokąd mają powrócić po opuszczeniu gęsto materialnego ciała. Jabłko dojrzewa na drzewie, potem zostanie zerwane i zjedzone lub się zepsuje. Czy uważacie, że wy to takie ziemskie jabłko bez większej wartości w sobie? Kiedy w was tęsknota do domu się odezwie? Kiedy obudzi się w was pragnienie poszukiwania Pana? Dobrowolne i naturalne przypadki są bardzo rzadkie. Tylko w wyniku wstrząsów, silnych przeżyć, tragedii osobistych, gdy stoicie na krawędzi, tylko tu istnieje szansa, że zaczniecie pytać i mocniej dążyć, gdy system obecnych wartości zostanie nagle zburzony. Inaczej tkwiąc w ziemskim, tak zwanym dobrobycie, co zrobicie? Co najwyżej pogłębiacie stan swojego duchowego upadku w systemie szkolnictwa, jakichś kursów czy przynależności do różnego rodzaju stowarzyszeń, związków, sekt, kościołów. I słuchając bez własnej duchowej oceny tylu niedorzeczności, bierzecie na siebie ciężar ziemskiej pozornej wiedzy o niczym, o zerowej i ujemnej wartości dla was ducha i konieczności rzeczywistego rozwoju. I tak na tej ziemi sprzedają wam tanie, rozumowe poglądy, które jak ci, co wam to dają, są bardzo daleko od prawdy. U schyłku ziemskiego życia lub zaraz po waszym odejściu okazuje się, że takie życie przyniosło wam żadnej duchowej korzyści, a czas wam dany spędziliście gromadząc ziemskie lub tylko ziemskim się zajmowaliście i co z tego możecie zabrać ze sobą? I tak u progu dalszego życia stoicie ubodzy, głusi i ślepi, poznając swój błąd, lecz czas nauki zmarnowany, a przed wami nowy świat, w którym bez umiejętności się poruszać i odnosicie w nim porażki, doznajecie bólu i koszmaru. Przed wami wszystko, co źle uczyniliście na ziemi, zaczyna się dziać w żywy sposób. Ile dalibyście wtedy, aby na ziemi dla duchowej wartości mocniej się zaangażować? Ale gdy znów byliście na ziemi, po raz kolejny pieniądz i tylko pogoń za ziemskim. I błędne koło przed wami, które zakończy się wtedy, gdy tą część stworzenia rozkład dopadnie jako naturalny stan rzeczy, a wraz z wielką materią rozłoży się wszystko, co w niej utkwiło, tak jak wy, ziemscy ludzie. Sąd ostateczny przerywa leniwe trwanie duchowe na ziemi. Mocno wokół wszystko się trzęsie i rozkłada. Są ofiary. Jest ich coraz więcej, aż wszystko się oczyści. Zostaną oczyszczeni, czyli ci, co podążają ku światłu i znają trzy prawa Boże zawarte w Krzyżu Prawdy i siedem praw Pana. Proces oczyszczenia trwa, a jego skutki widoczne. Ciemni gromadzą się w zagrożonych miejscach i te miejsca ulegają zniszczeniu. Jaśni miejsc tych unikają, są ostrzegani i na swojej duchowej drodze podążają dalej. Spotykają mnie nauczyciela. Ja na duchowej drodze ich wspomogę, aby zostali bez pogrzebania wraz z rozkładającą się materią. Do pustych pudeł bez przemawiania, a tych jest większość. Przemawiam do prawdziwych ludzi, którzy będąc duchowymi, mogą się nazywać człowiekiem.